Cześć, tu Karolina. Chciałam Wam pokazać dinozażycę, jaką stworzyłam. To jest właśnie zabawka po moich dzieciach na Finabar Challenge Magical Toy Shop. No i tutaj on był cały pomarańczowy. Chciałam go pomalować na biało. Ale kolor przebijał i musiałabym nałożyć dużo warstw właśnie, żeby to pokryć. I przemalowałam na czarno. Pobijałam gwoździe, bo tutaj były takie śrubki, które zostały tylko trzy. No i chciałam go już wyrzucić. No a tutaj właśnie pomyślałam, że spróbuję. Już go wyjęłam właśnie z kosza. Umyłam te wszystkie części, żeby jednak coś z tego zrobić. No i pomalowałam na czarne gesso. I tutaj użyłam dwóch fluidów karmin i avocado green. Do tego na zielony nałożyłam vintage gold, a na czerwony rose gold. I tak fajnie właśnie wyszedł taki metaliczny. Czerwone tutaj są właśnie te zęby. Niby taka imitacja krwi, właśnie przy tych gwoździach, tutaj też na tych elementach takich doklejanych, które są tutaj na brzuchu, na nogach i głowie, i tutaj pysku, dziobie, nie wiem. W oczach są guziki, tutaj pełno gwoździ, śrub różnego kalibru, właśnie nawet takie wielkie. No i właśnie, jako że to jest kobieta, chciałam jej nadać takiego delikatnych elementów. I właśnie motylek, ważka, serce otwarte, właśnie łatwe na zranienia, skrzydła od Tima Holtza. Zestawu tutaj właśnie takie delikatne ażurowe liście z tekturka z filigranek. No i do tego właśnie gwoździe. Tak właśnie jakby się miała bronić przed atakiem. On takie no ukryte w liściach jakby. Właśnie niepozorne. No i dokleiłam tutaj też zęby. Właśnie tutaj te motylki są właśnie złotym woskiem, serce jest trochę złotym, trochę różowym. Tutaj były takie dziury, więc wykończyłam te stopy masą, dokleiłam. No i tak to wygląda właśnie. Jak skończyłam, jak na to popatrzyłam, to właśnie taka skojarzyło mi się z taką waleczną matką, która walczy o swoje dzieci. I albo kobietą podczas menstruacji, która właśnie ma humory, niby delikatne właśnie serce na wierzchu, ale no jednak humory są różne, więc znam to z autopsji. Właśnie to, no tak właśnie, kobieta, no tutaj właśnie, że kolce już czerwone od jakby od jakiejś walki, tutaj czerwone od wbicia tych jakby gwoździ. No jak mój syn to zobaczył, najpierw pomalowany na biało, to mamo, czemu ten dinozaur jest pomalowany? A drugiego dnia, jak już zobaczył z gwoździami, na czarno jeszcze pomalowany, no to wow, mamo, nie? No a jak już zobaczył efekt końcowy, to już w ogóle był w takim szoku ciężkim. No chciał się tym oczywiście bawić, ale wytłumaczyłam mu, że to już jest tylko ozdoba. Jednak boję się, że coś tam może odpaść. Jakiś gwóźdź. Więc tak to wygląda. Jeszcze zobaczycie go na zdjęciach dokładnie. On jest taki ciemnozielony, odbija się ten wosk. Pięknie to wszystko razem wygląda. Jestem naprawdę w szoku, że to tak fajnie wszystko wyszło.
No, jestem bardzo zadowolona. Dajcie koniecznie znać, co wy o tym myślicie, jak wam się podoba. Czekam na wasze komentarze. Jak wam się podoba, to oczywiście proszę o łapki w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam, żeby to zrobił. Od niedawna też mam Instagrama, więc zapraszam też na Instagrama. No i to w zasadzie tyle. Dzięki i do następnego filmu. Cześć!